Tak to się nazywa. To jest nowa zawartość w grze, której jeszcze nie sprawdzałem. Sprawdzałem w naszej dyscyplinie Hovercraft w Bayou, jeziorze Michigan w Parku Narodowym. Okej, rozszerzaj swoje zawodne na poziomie trudności A, legendarne. 30 nowych aktywności, uhu, jest co robić. Znaczy ta aktualizacja wyszła już jakiś czas temu, ale no sprawdźmy ją sobie. Myślicie, że ciekawa jest czy nie? No dobra, więc tak, ja pojazdów nie mam jakoś dużo i bym bardzo chciał dzisiaj z wami pograć, tak jak jest tytuł streama. Kto ma The Crew 2 i chce pograć? Zapraszam, chętnie pogram. Hypercar, zobaczcie, mam tutaj coś nieporobione na maksa. Wypadałoby to zrobić, nie? Ja na tego Koenigsegga zbierałem 3 godziny. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ja go zdobyłem. Naprawdę grałem w tę grę w czerwcu ostatnio chyba. Mocno rzuca. No trochę rzuca. Ten wyścig jest jakiś bardzo długi, ale podoba mi się. Nie wiem, czy on jest jakiś... No nie, no ja go musiałem jechać już. To jest chyba wyścig, który przejechałem raz. Sobie odpuściłem. Bo on jest... Wygląda na to, że bardzo długi. Jadę 4 minuty, a dopiero 24%. Ale The Crew właśnie słynie z tego, że tutaj są strasznie długie te wyścigi. Nie? Pozdro od... Ver... Boże, nie będę nawet próbował, ale dziękuję za rajda. Niedługo The Crew dodadzą Destruction Derby. Też dodadzą właśnie Destruction Derby. Czy ja nie zasłaniam tu interfejsu trochę? Trochę zasłaniam, nie? Kamerką. Dodadzą Destruction Derby, także to będzie bardzo ciekawe. Ale ja wam mogę powiedzieć od siebie, że dzisiaj dostałem specjalne zaproszenie na właśnie testowanie tych dwóch trybów. Jeszcze co prawda nie mogę wam powiedzieć nic więcej, ale właśnie grałem w The Crew na tych dwóch trybach PvP i derby. No i wyglądało to ciekawie. Ale no nie mogę wam nic więcej powiedzieć na obecną chwilę, naprawdę mam związane ręce. Mogę wam tylko powiedzieć, że grałem i że no... I tyle, nie mogę więcej powiedzieć, naprawdę. Nie mogę wam nawet, nie mogę wam powiedzieć nie tyle co się tam będzie robić i co i jak. Nie mogę wam nawet powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Ale mogę wam powiedzieć jedynie, że grałem i tyle. I że no... No warto poczekać. Na przykładzie The Crew 1 wiemy, że dzięki PvP ta gra żyła troszeczkę dłużej. A też nowe dodatki z policją na przykład troszeczkę tą grę no ożywiły, nie? The Crew 1. Tam do The Crew 1 warto sobie nawet po takim długim czasie wbić, żeby polować tą policją na przestępców, nie? Polataj samolotem. Tutaj jedziemy sobie teraz wyścig. Bardzo długi, jak się okazuje. Ja mam ochotę z wami jakoś zagrać, tylko jeszcze nie wiem, jak was zaprosić. Najlepiej będzie, najszybciej będzie chyba do znajomych dodać, nie? Sobie razem pograć. Widziałem, że dzisiaj fajny samochód oglądać. No właśnie. Dzisiaj byłem w specjalnym garażu. Specjalnym. Byłem w garażu, gdzie ziomeczek robi sobie bardzo fajny samochód. Unikalny, sprowadzony z Japonii. Genialnie wygląda, możecie zobaczyć sobie na moim Instagramie, na Instastories, bo tam wrzuciłem takie, no, zajawki na to. I niedługo też pojawią się na moim Instagramie zdjęcia tego samochodu, a także właśnie wywiad z właścicielem tego zajebistego auta. Także, no, jestem mega podekscytowany tym wszystkim, strasznie lubię takie rzeczy. Możecie sobie wbić i zerkać na Instagramie, nazywam się tak samo jak na YouTubie, czyli mów po ludzku. Ten wyścig trwa 40 minut? Nie trwa 40 minut, zobacz. Mamy 50% prawie już przejechane.
a jedziemy 8 minut. Czyli można powiedzieć, że 16 minut to trwa. Tylko nie wiem, czy ja tu ogarnę jakiś dobry czas, skoro już mi tam nie szło za dobrze. Wow! Wow! Jeżdżę jak pijany, bo się trochę zerkam na czat, co tam piszecie ciekawego. Dawaj 50 okrążeń tej trasy. Nie wiem, czy to są okrążenia. Wydaje mi się, że nie, bo tutaj mamy sprint raczej. Jakoś wolno to wygląda. Czy ja wiem? Wiecie, rozmycie ruchu w Forza Horizon 4 jest dużo większe. I nie wiem, czy tu można zwiększyć to rozmycie ruchu. Ale jak mamy takie większe rozmycie ruchu, to wtedy ta prędkość wydaje się wyższa. Ale jak zmienicie sobie na przykład w Fordzie widok na kokpit, to nagle się okazuje, że no jedziemy 30 na godzinę realnie. Czy polecam kupić tę grę? Wiecie co? Ubisoft szykuje coś specjalnego, z tego co wiem. I niedługo będzie weekend darmowy, gdzie będzie można sobie The Crew 2 przetestować, więc każdy z was będzie mógł sobie pograć za darmo w tę grę. I ją sobie przetestować, pełną wersję, tak? Więc na razie możecie się nawet wstrzymać z kupowaniem jej, a poczekać do tego darmowego chyba weekendu czy coś i sobie pograć w The Crew 2. Jak ktoś nie ma, to jest chyba fajna opcja, nie? Żeby sobie popatrzeć, zobaczyć. No a te nowe tryby, myślę, że dodatkowo zachęcają, nie? No bo to zawsze jakaś dodatkowa zawartość, aktualizacja. Kurde, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie się gra. Tylko mi tutaj zawsze, jak grałem sobie w The Crew 2, to mi brakowało tutaj ludzi, nie? Brakowało mi życia na tych mapach. Chociaż teraz jedziemy sobie wyścig, no to tych ludzi wiadomo, że nie będzie. No ale chciałbym po prostu z wami pograć dzisiaj na streamie bardzo i zobaczyć, jak wygląda na przykład synchronizacja, jak się razem gra i tak dalej, i tak dalej. Jak się auto odbija od obiektów. No tutaj jest dziwnie pod tym względem. Ale to się nawet, to jest jakby specjalnie tak zrobione, bo możesz sobie tą umiejętność odbijania od obiektów zwiększyć. Dlatego mówię, że The Crew jest taką grą bardzo arcade'ową, taką bardzo, no. Tutaj nawet są takie specjalne umiejętności do samochodu, żeby lepiej omijać obiekty, gdy się z nimi zderzysz, no. W środku jest dyfuzor, a po bokach masz wydechy? No zobacz teraz. Ja bym musiał zobaczyć, jak Regera ma w końcu te... A tutaj to mi nie pasuje. Jest meta. Za ile monet kupiłeś ten pojazd? Nie mam pojęcia. On jakiś drogi był, ale jak mówię, ja tu dawno grałem w tę grę i nie ogarniam. O, tu jakąś skocznię mamy, zobaczmy. Wow! O cholera! Kurde, nie mogę zmienić, jak mi się te wszystkie rzeczy pojawiały. O, uuu, ile części! No nieźle. Patrz na to. Chyba ten mnie goni. Ej, jest tu trochę tych graczy. Gdzie on jest? O, jedzie, leci na mnie, patrzcie. Cheap! Gdzie on jest? Tam. To chyba gracz jest, nie? Czy polecę do strefy 69? Jest taka? Chyba 51. Do strefy 51. Zestrzel go. Nie mam czym strzelać. Ale tu leci jakiś. Czy to jest gracz, czy to jest... Ej, to jest chyba gracz. To sporo tych graczy tutaj jest w grze. Nie no, te motorówki to pamiętam, że miałem. Goldwinga też miałem. To też miałem. Co to jest? Wow. Ej, zapomniałem już, co ja tu mam. Różowy kask. Co to tu pojechało? Na automacie się...
Co jest, ziomek? Jak się tu trąbi? Nie mogę trąbić. Oj, tu można palić kapcia, no i fajnie. Zajebiście. Masz przepustki sezonowej, aha. Kurde, ja nie wiem, do którego pojazdu teraz wsiąść. Czuję się jakby dopiero co odpalił GTA. Naprawdę, ja nie pamiętam tej gry już prawie wcale. Wow. Tutaj w ogóle zakryty ten dach jest. Czy my mamy negatyw w tej wyścigówce? Patrz, hopka! O kurde, hej. Nie zmieniłem się na czas! Jak dołączyć do twojej sesji? No właśnie, my się musimy tu koniecznie jakoś dodać. Oni na pewno już te opcje społecznościowe tutaj naprawili, tylko musimy ogarnąć, jak to zrobić. No a koło poduszkowe są zrobić? No draga go! Co on się tak dziwnie odpala? Wow! Cześć, ja muszę go jeszcze raz odpalić, to jest... Ciekawe to było. Wezmę samolot, cyk. Okej, już nie chcę samolotu, chcę poduszkowiec. Cyk. I... Okej. Stoi, zobaczcie, jak stoję, to się tak opuścił, nie? Fajnie to wygląda. O! Jak odpalamy, to... się jak podnosi, no poduszkowiec po prostu, no ale fajnie to wygląda po prostu. Dziękuję za donacik. Co tu się robi? Mateusz, dzięki ci za 14 zł, wielkie dzięki. Tutaj gramy w The Crew, zobacz. Razem w kooperacji będziemy sobie cisnąć. Wow! Zobaczmy w środku jak to. A nic specjalnego, nie? Taki samochodzik bez kółek. Patrzcie proszę, poduszkowiec już przyleciał tu, pięknie. Właśnie jak się powinno mówić, że poduszkowiec przyleciał? Ja mam śmigłowiec, ale wiecie co jest dobre z tym śmigłowcem? Ja zaraz pokażę, nie wiem, może to już naprawili czy coś, ale nim się bardzo kiepsko latało. Ogólnie to patrzcie. Oh yeah. Nie naprawili to. To znaczy już się aż tak bardzo mocno nie obraca jak wtedy. Jak kiedyś. Ale i tak. O! Dobra, naprawili to i naprawili to znacznie. Kiedyś nim się fatalnie latało. Ale teraz już widzę, że to jest znacznie naprawione, bo kiedyś można było nim się bez problemu obracać wokół własnej osi 600 razy i on jeszcze nie spadł, nie? Ale tutaj już jak chcemy zrobić, powiedzmy, bączka w tył, no to już nie jest kolorowo. O! Jeszcze wylądowałem, lądowanie, jeszcze dostałem punkty za lądowanie. Chyba się nie zdążył zmienić. Ja mam jeszcze jakieś inne motorówki chyba. O jest! Yeah! Są, kurde. Pięknie. Gdzie płyniemy? Siema, Grzecho. Wow. Ale epicko to wygląda, te motorówki. Ktoś za mną tutaj. O, jest. Dawaj, ciśniemy. O, falę mi zrobił. Tutaj właśnie można kogoś tak sfalować, nie? Wow! O kurde! Draga na wodzie. Tutaj są różne wyścigi, my musimy sobie to powiedzieć. Ja strasznie zawsze chciałem z kimś sobie pośmigać w dekoru, a nie miałem z kim, naprawdę. Dobra, tutaj mam jeszcze jakieś inne motorówki. Tej nie testowałem, nie wiem co to jest. Co to jest, ty? Woo! Patrzcie, kurde, jaka torpeda. O, sorry.
Jeszcze raz, o piórnicze. A, sorry. Jeszcze raz, o piórnicze. Ale super. Wow. Jak to wygląda. Patrz na to, ty. Ho, ho, ho. Nieźle. Dobra, ale musimy jakiś ten, jakiś wyścig popływać. Te motorowe są świetne, naprawdę. Na drift ją. Wow. To jest to. Tutaj jedziemy? Dobra, może być tutaj. Dobra, już olać tą znajdźkę. Po prostu jedźmy. Ten chyba nie jest najszybszy, nie? 200 na godzinę. Ej, brakuje wam w Fordzie tych motocykli? Myślicie, żeby tam pasowały? Mi tutaj trochę brakuje pola widzenia. Wolałbym, żeby było większe, nie? Ktoś już auta jakieś bierze, kurde, jakieś proszawki. No drift gnoja. Nie, ja bym ten, ja chcę pojeździć z nim, ja chcę się z nimi pościgać. Ty jakiś brutale dragster. Ty jaki kozak. No dobra, chodźmy coś pojeździć może. Dobra, musimy to dojechać jakoś, ale dziwnie teraz bez czata. Czat mi się skraszował. Au, au. Ciśniemy, kurde, ja nie wiem, czy ta Regera jest takim dobrym samochodem. Wow, wow, ale dziwnie. Strasznie dziwnie mi się tu jeździ teraz. Ja nie wiem, czemu ten czat mi się już drugi raz podczas tego streama rozłączył. Nic nie widzę, czuję się jak ślepy. Ale trudno, jakoś może dojadę i wtedy coś pokombinuję. Dobra, musimy to wygrać, ludzie. I powietrzy go. Kurde, te skoki są tu przesadzone, nie? Chociaż... W innym wyścigu też mamy skoki. Te skoki się chyba zaczęły od Burnouta, nie? Burnout Paradise. Wtedy zaczęła się ta akcja ze skokami w grach wyścigowych. Kurde. Jak samolot, nie? Tak startuje. Zmuliło go. A na tych obrotach to nie lubi jeździć specjalnie. 2000 obrotów to jest, kurde, max moim Volvo, a on dopiero zaczyna się rozkręcać przy nich. Poszedł! Zjazd autostrady. Gdzie są moi ludzie? O, tutaj jeden pojechał. Dobra, jeden jest za mną.
Wow! Gdzie ty? Gdzie oni pojechali? Co jest? Tutaj nie ma strefy driftowej. Co to było? Co on zrobił? Dobra, ja tu będę lepiej prowadził. Au! Wow! Co? Okej. Okay. Tutaj mamy jakieś zakrętki. Au! Nie no, z wyczuciem samochodu ta gra nie ma nic wspólnego. Tutaj się dziwnie to robi. Tak, próbuję tutaj jakoś dozować gaz. O, mamy jakieś tam fajne zakrętki. Jedziemy, a to chyba szutrowe jest. Oby nie. Gdzieś tu. Nie, nie szutrowe. O, tu będzie spoko. Idziemy, zobacz jakie ładne. No automacie drift. A tam, dobrze jest. Drift w tej grze jest porąbany. No jest porąbany. Tak, siema Łukasz. Siemano, siemano. Driftowanie to jest naprawdę coś, co czego chyba nawet nie przeszedłem w tej grze. Dalej mam to do przejścia, bo naprawdę nie mogłem wytrzymać. Tu trzeba walić tak z jednej strony na drugą i to tak przesadzenie, nie? To wygląda jakby ten samochód miał przyczepiony przód do asfaltu i tak machał tą dupą na lewo i prawo, naprawdę. Straszne to jest. Ciężko to wyczuć przede wszystkim, nie? Bo tak jak grało się na przykład w Carbona kiedyś, Need for Speed'a Carbona, to ten drift tam też był taki dziwny, ale po dłuższej grze dałeś radę sobie to bez problemu wyczuć i driftowało się fajnie, arcade'owo, ale tak dawało to radochę, pamiętam, nie? I tutaj to tak jakoś naprawdę, ja próbowałem tutaj trochę wtedy grać, ale nie mogłem się do tego przyzwyczaić w ogóle. Już Passatem się lepiej driftuje. Passat w gnoju najlepszy do wszystkiego. Patrzcie, tu się czas się te... No, może jak ktoś tam ma większą wprawę, to tutaj lepiej by latał, tak? Ale no ja jakoś tego... Zresztą sami widzicie, tak jak oglądacie ten materiał, jak oglądacie live'a, to widzicie, że wygląda to co najmniej dziwnie. Na zakręcie próbuj nie kontrolować, tylko po prostu cisnąć gaz. Oj. To nie wiem. Próbuję jakoś logicznie podejść do sprawy. To chyba nie jest dobry pomysł. Okej? Okay. Udaję się na miejsce. Ale ja chcę zmienić. Oh. No dobra, ta jest chyba najszybsza, bo tutaj zawsze wybiera najszybsze motorówki. Ja nie wiem, czy nazwiesz motorówki, ale no. Wybrało mi taką. Jedziemy. Płyniemy. Widok z kokpitu tylko i wyłącznie to jest najlepsze, co może być w tych motorówkach, chociaż nic nie widać, gdzie się płynie, ale... Patrzcie, ile ona ma w ogóle zegarów, nie? Tak, tutaj boty są mega mocne. Nie wiem, czy uda nam się... Wow, nie wiem, czy uda nam się coś tutaj wskórać. Wiecie, co jest fajne w aparacie ortodontycznym? To, że masz jedzenie na później. Hehe. Ale superowo to wygląda, jest. Ej, oni są... Te boty są naprawdę szybkie. Nie wiem, czy damy sobie tutaj radę. Wow. Ja pierdzielę, łódka z nitrem. No, mamy tutaj nitro. Tu we wszystkim jest nitro, nawet w samolocie. Ej, chyba nie ogarniemy tego.
Już połowa wyścigu, a tamci nam tak odeszli. Musimy sobie motorówki ulepszyć. Tutaj jest tak, że jak się wpłynie w czyichś ten taki, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, ale jak ta łódka z przodu robi mi takie fale i w nie wpłynę, to się trochę destabilizuje moja motorówka. Ta woda jest wzburzona za nią i tam ma trochę powietrza, więcej jakichś bąbelków i te... I te śruby, coś tam i nie fajnie jest. I cyk. Ależ daje ta łódka. Ej, przegraliśmy. 3 pierwsze miejsca zajęte. Ale ty, ciężko jest. Fajne jest to w The Crew, że jak już sobie dopływamy do mety, czekamy na wszystkich innych i nas nie przenosi gdzieś indziej, tak? Tylko ani nie musimy czekać, aż lobby się skończy, czy tam coś. Tylko czekamy na pozostałych graczy na mecie i oni do nas dopływają, nie? W tym wypadku. Genialne to jest. 4 miejsce, najgorzej. No, zdecydowanie za słabą motorówkę miałem tutaj.